Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszkopt budyniowy do ciasta parapatówka. Potrzebować będziemy 4 duże jajka i damy szczyptę soli, 4 łyżki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia i 3 budynie. Każdy budyń ma 60 gram. Białka z cukrem ubiję na sztywno. Białka już mam ubite z cukrem. Dodaję żółtka. I teraz dosypuję proszek do pieczenia i 3 opakowania budyniu, bo to jest biszkopt budyniowy. Jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasta, to należy zawsze dołożyć cukier do smaku. Ja ograniczam cukier. I teraz masę jajeczną łączymy z budyniem i będziemy piekli w 170 stopniach około 25 minut. Biszkopt budyniowy inaczej smakuje, ale jest fantastycznym ciastem. I zrobimy do biszkoptu później krem. Tak. Już mam jednolitą konsystencję. Wykładamy do formy i powędruję do piekarnika. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Forma 20 na 20 cm. I tak przygotowany biszkopt budyniowy na 25 minut do piekarnika dajemy. Biszkopt mam już pięknie upieczony. Przekroiłam sobie na pół, a teraz zrobimy krem. Do kremu potrzebować będziemy 200 ml śmietany 30%, 2 serki po 15 deko każdy, to 30 deko serka i tutaj mam 2 galaretki. Galaretki rozpuściłam w 2 szklankach wody i ostudziłam. Śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dodajemy serek. I dolejemy tężejącą galaretkę. Gdyby okazało się, że masa jest troszkę za rzadka, to należy troszeczkę odczekać. I później wylejemy tężejącą masę na ciasto. Jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasta, to zawsze zwiększamy ilość cukru. Ja ograniczam cukier, więc daję 3 łyżki cukru. Tak, masa jest dosyć rzadka. Czekamy, aż stężeje. Masę już mamy tężejącą i wykładamy część masy na biszkopt, a 1/3 zostawiamy na wierzch. Przykrywamy ciastem, dociskamy i zalewamy wierzch. Rozprowadzamy po całej powierzchni i ja tutaj mam zmielone pestki dyni. Możemy orzechami wierzch posypać, a
ja mam pestki dyni. I będziemy mieli ciasto gotowe, które pójdzie do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Ale jeżeli nie mamy czasu, to tak 3 godziny i ciasto jest gotowe. Ja mam zmielone pestki dyni i sobie zrobię takie paseczki. Tak, i tak przygotowane ciasto dajemy do lodówki. Na kilka godzin. I tak oto wygląda ciasto parapetuszka. Ukroimy kawałeczek. Fantastycznie. I tak wygląda ciasto. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto parapetówka.